Cześć, witajcie moi drodzy, ja jestem Andrygo85, a to jest Minecraft i moja seria Minecraft Single Game na pasce technicznej DNS. Tak, troszeczkę się już tutaj zmieniło. Widzicie, przybyła tajemnicza dźwignia, skrzynki żelazne i tutaj tak, ta skrzynka akurat jest pusta. Tutaj już mamy sztabeczki złota, znaczy złote, ogólnie sztabki. A to wszystko znajduje się ogólnie tutaj. Musimy zebrać akurat te rzeczy. Tak, tamta dźwignia służy do odpalenia silnika, które wypompowuje nam rudy tutaj do pulverizera. Oczywiście on nie wypycha nam tych rud prosto do pulverizera, tylko do skrzynki. Następnie ze skrzynki idzie wszystko do leja, czyli ogólnie do hoopera. I prosto z hoopera idzie tutaj. Następnie to, co jest do przepalenia, trafia tutaj. I następnie najpierw trafia tutaj do tej skrzyneczki, a teraz już trafia tam do skrzynki na górze. Tak, mniej ten system wygląda. To już muszę troszkę to zmieniać. No to już widzicie, to się troszkę zmieniło. Sufit zrobiłem przy pomocy Cheezena. Na końcu odcinka wam zaprezentuję to właśnie urządzonko, tą właśnie rzecz. A w tym odcinku zajmiemy się czymś takim jak Mod Tinkers Construction. Do czego to ogólnie służy? Ano służy to do tworzenia właśnie takich części, z których będziemy tworzyli później narzędzia, miecze, oczywiście narzędzia wszystkie te o wiele bardziej wydajne. Także już się bierzemy do działania. Początkowo musimy sobie stworzyć teraz tak, odciskanie szablonów, to nie narzędzi. Nie, to też nie jest to. Ojej. Koniec szablonu. Tak, to jest to. Stół do odciskania szablonu. Tworzymy go właśnie w taki sposób, jeden pattern, ale na pewno właśnie musimy porobić troszeczkę patternu. Z tego też powodu zebrałem troszeczkę drewna. Zrobimy teraz ten deseń. Tutaj sobie stworzymy odpowiednią ilość patyków. Tak. Tak. Dobra, 12. Zróbmy sobie jeszcze troszeczkę tego. Tych patyków naprawdę będzie potrzebna spora ilość. Dobra. Więc teraz stworzymy sobie ten stół. Dobra. To jest raz. Teraz stwórzmy sobie stół do crafting station. Dobra. Następnie tak, mamy stół do craftowania. Teraz wyłączenie, tworzenie części. Tak, i koniec szablonu. Okay. Aha, a tutaj po prostu potrzebujemy, no tak, to jeszcze musimy zebrać sobie, to jeszcze musimy sobie zebrać trochę drzewa. Potrzebujemy zwykłe. Nie deski, a po prostu potrzebujemy zwykłe drzewa. Więc już sobie to
Teraz zmontujemy, jak tutaj nasz eks. Dobra. Bierzmy sobie. Ła. Pięknie, cudownie. Więc teraz tak. Raz. Pattern mamy, tworzenie części. Włączenie narzędzi. Służę mieszniczy i oczywiście blank pattern. Mówiłem po prostu, już na dzień dobry potrzebujemy sporo tych wszystkich rzeczy. Jeszcze szynkę na szablonę, czyli po prostu zwykła skrzyneczka i oczywiście blank pattern. Tak. To szkoda, że mimo to właśnie w tym czasie. Dobra. Teraz będziemy potrzebowali odlewnie, tylko że tu potrzebujemy hartowaną cegłę, którą zaraz to będziemy tworzyć. Ogólnie jeszcze będziemy teraz tworzyć piec. Tak. Tu tworzy, dobra, ale to już za chwilę. Teraz właśnie tworzymy tą hardowaną cegłę, którą tworzymy z dopalenia cementu. A cement tworzymy po prostu jeden gravel, jeden sand i glina. I teraz tak. Idziemy z tym kucikiem. Dlatego oczywiście, jak coś jest potrzebne, to tego nie ma. Przecież to był zwier. To jest cały ten. Dobra. Dobra, dobra, dobra. To piasek i glina. Mamy cement. I teraz podałoby to przepalić. Tylko że przepalimy to sobie tutaj w Redstone Furnace, żeby było troszeczkę szybciej. Ale żeby nam to nie uciekło do skrzynki, zamkniemy sobie po prostu wyjście. I wszystko będzie właśnie lądowało tutaj. Następnie sobie to wyjście otworzymy. I będzie spoko. Dobra. Za ten czas. Za ten czas można by. Tak, tu mam książeczkę. Pattern, stencil table, part crafter, pattern chest, tool station, tool forge. Tak, bo będziemy to potrzebowali stworzyć. Czyli potrzebujemy 4 bloki żelaza, 3 te cegły. I to, jak się nie mylę, jest tool station. Dobra, to sobie stworzymy te bloki żelaza i ogólnie to tool station. Tych bloków żelaza potrzebujemy 4, 36 żelaza. Okej. Nie ma tego złego. No, troszeczkę żelaza teraz mamy, więc po prostu się tym już nie musimy martwić, że nam braknie. Dobra. Miał być jeszcze tak. Widzicie, już jest tych patternów dość sporo zużytych. To się mi wszystko tak wydaje, że okej, okay, że tego wcale tak dużo nie jest, nie jest potrzebne, a jednak tych materiałów idzie naprawdę sporo. Ale tak widzicie, no jeszcze mam tutaj pełno bałaganu w skrzynkach, no ale mam nad tym zaczynam panować. Cement. Standardowo.
gra, osiągnięcie zdobyte, Mental Creator, Crafting Station, to ogólnie to można by to właśnie wykorzystać. No i spoko. I tam było, i ten stół, i mamy Tool Forge'a, odlewnia, pewnie sobie zaraz stworzymy, akurat nie ma problemu, odlewnie, tutaj ten dziubek też sobie od razu stworzymy, oby nam starczy. Co my tam jeszcze będziemy potrzebowali? Jak to tu wygląda? Field Bricks, następnie Smeltery Controller. Jeden potrzebujemy. Pattern i to, to jest Material Center 1. Dobra, chyba sobie, aha, tylko czy... Tak, ogólnie z tej książeczki będziemy korzystać. No jak widzicie, dość sporo w niej informacji jest. Właściwie to wszystko o tym modzie znajdziecie właśnie w tej książeczce, którą nam twórcy moda na dzień dobry dostarczają. Pytanie, czy ja mam... Gdzie mam jakąś kartkę? Jak nam życie, kartki żadnej nie posiadam. Ba, pewnie nawet nie mam nic z czego zrobić. Nie, okej. To akurat się znajdzie. Wiecie co, może rozsiejemy trochę trzciny. Bo będzie jej potrzebne o wiele więcej. Okej, dobra, da się sadzić krótko na trawie. To jest naprawdę, rzekłbym, bardzo ważną rzeczą. Wracaj. No już tak. Teraz sobie stworzymy kartkę i tą pierwszą książkę. Tak. Raz. Karteczki. I oczywiście pattern. Dobra. Co potrzebuję do stworzenia tej drugiej książki? Drugiej części, tylko tą książkę, a do trzeciej to jest tylko tamtą książkę. Więc zrobimy to w ten sposób, że tu jeszcze raz tą książkę sobie stworzymy. Okej. Książek już mamy. Wszelaki. Dobra, tutaj będzie. Wskazane co. Dobra, time mode. Tutaj ogólnie będziemy mieli właśnie te informacje o tych narzędziach. Ok. O, tutaj będzie. Konstrukcja. Potrzebujemy Smeltery Drain, Sealed Tank. Dobra, więc tak mówię, tworzymy w końcu sobie to teraz tą konstrukcję tworzyć na bieżąco, żeby to po prostu wszystko mieć. Raz, dwa. Smeltery Drain. Szkoda, że się zamyka to wszystko. Sealed Tank. Jeden będzie potrzebny. Tego chyba nie potrzebne. To będzie chyba niepotrzebne. To mamy.
Casting table mamy. Casting by, basen. To nam będzie potrzebne. Myślę, że chyba nie. Zobaczmy, jak to wygląda. Tutaj dół. 3 na 3, no i muszą być ten. Dobra, więc teraz myślę, że z tego sobie już stworzymy te cegły. 9, no te cegły będzie może mniej więcej. A, bo jeszcze muszę stworzyć właśnie, to nie mam. Przy sobie muszę jeszcze stworzyć właśnie ten zbiornik. Tak, albo bym teraz narobił. Aha, tak, tylko trzeba wymyślić na niego inne materiały. Widać, niekoniecznie je posiadam. No, coś mi się wydaje, że jednak tego wszystkiego jeszcze będzie za mało. Dobra. Teraz sobie postawimy na razie sobie postawimy to przed domem. Tak. No, bo nie, pływaj tutaj. To tutaj dajemy. Okej, nie nam braknie. Nie powinno nam braknąć. Więc jeszcze powinno nam zostać. Tak, teraz robimy to w ten deseń. Tak, wlewnia. Tutaj sobie damy tego tanka. Teraz tutaj sobie damy kontroler. Ok, działa. Nie tak. Nie tak, dziubeczku. Ty tak. I dziubeczek tutaj. Ok. Dobra, podmienia, jak widzicie, działa. Tylko tutaj to musimy, musimy napełnić lawą. Dobra, ja to sobie, nie, dobra, tego nie będziemy podwyższać, bo jest to bez sensu. Na razie tak, to tego wrzucimy tutaj. Będziemy do tego na pewno, do tego wrócimy, bo to wszystko przeniesiemy sobie do naszych podziemi. Co ja dalej potrzebowałem? Aha. Potrzebuję iść po lawę. Tak, tej lawy będziemy troszeczkę potrzebować. Dobra, weźmiemy sobie 4 wiaderka. Tak, myślę, że nam 4 wiaderka powinny spokojnie starczyć. Dostęp do lawy mamy naprawdę tutaj spory. Jak widzicie, przy okazji przebudowałem tutaj te schody. Muszę jeszcze to wszystko pooświetlać. Ponieważ nie zdążyłem tego zrobić. A postanowiłem po prostu wszystko te poszerzę. Bo jest to wkurzające. Jeżeli muszę się naprawdę tak ciasno obracać, tak było tutaj to wcześniej. I przebudowałem. Wykopałem, że tak powiem, praktycznie na nowo całą tą klatkę schodową. A dodatkowo musiałem uważać na to, żeby sobie nie zniszczyć ani góry, ani dołu. Tyle nam lawy starczy. Dobra, zrobimy to w ten sposób, że będziemy się... Dobra,
dowodzą, że tam wlewałem i wylewałem. Dobra. Powinno jednak starczyć. Dobra, więc teraz sobie musimy to wszystko poustawiać, te stoły. Na razie te stoły też poustawiamy. Poustawiamy sobie je tutaj. Tak, odciskanie szablonów. Włączenie narzędzi. Tworzenie części. Teraz tak. Tworzenie części tutaj. Ok. Jest szynka na szablonie. Teraz tylko jeszcze musimy wziąć ten stół do craftingu. Stąd i również go na górze postawić. Będziemy mieli delikatny ogar, podstaw Tinker's Construction. Tutaj go postawimy, czemu by nie. Więc teraz tak. Stół do odciskania szablonów. Te sobie wkładamy te wszystkie paterny. Tymże, o właśnie. Tutaj sobie możemy już spojrzeć, co jest do czego potrzebne. Więc okej. Co my tutaj mamy? Powiedzmy. A tu nie ma tego motta. No to jest ciekawie. No jak widzicie. Aha, battle sign. Dobra, to sobie ogarniemy może jakiś fajny kilofik. I potrzebujemy pattern na tą główkę. Pixel head, tool binding i handling. No więc ok. Next pattern. Pixel head. Potem tool binding. I trzecie. Handle. Czy gdzieś tutaj jest? Może gdzieś z przodu będzie. Urod. Pizel? Nie. No. Co jest? Kurka wodna. Pizzek head. No. No dobra, zrobimy to. Ale nie, bo potrzebujemy handle. Leching. Nad led. No kurde blade, co jest? To skośmy takie, dobra. Szukamy tego. Sport glide. White guide. Lay glide, pattern. Dobra. Użyłem to, wziąłem. Stretching pattern. Dobra. No to nie wiem, które nam będzie potrzebne. Tak do końca, więc ok. Tutaj już mieliśmy już jakieś części. Dobra, Iron Pickaxe. To sobie też weźmiemy. Wood Knife. Cactus Knife Blade. No, to jest ostrze. Wood Blade. Stretching Pattern. To sobie wydajemy w sumie żelazne. I ogólnie to tak samo. Więc teraz tak. Zobaczmy, na ile nam starczy
tego. No. A, już mamy ten. Spoko. I teraz tak, co ja mówiłem? Aha, zacznijmy od tego. To jest. Aha, jeszcze się topi. Dobra, jeszcze przypala. Dlaczego nie tego będzie tutaj? No, jeszcze tego nie ustawiłem, dobra. Jeszcze troszeczkę i będzie przypalone. No dobra. Jakoś żelazo. Co jest? Jakieś awarie? Dobra, moi drodzy. Ja sobie ogarnę temat, dlaczego to się tutaj się stało, jak się stało. Nie podoba mi się to, no ale okej. Można wybrać. Taka drobna lipa. Rzeki. Co jest? Chodź może o wysokość tego? I dobra, moi drodzy, ja sobie ten temat ogarnę po odcineczku. A później już będziemy po prostu wszystko odlewać. Nie zajmować się dalej tym modem. Stworzymy sobie jakiś fajny kilofik, może jakiś fajny mieczyk. A tymczasem dzięki za uwagę. Jeżeli Wam się odcineczek spodobał, dajcie łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał, dajcie film do ulubionek, udostępnijcie go. Zobaczymy Was również na moją stronę gier. Na mojego Facebooka oraz moje Google Plus. Linki do wszystkiego znajdziecie w opisie. Więc tak mówię, gorąco zapraszam. Tam znajdziecie więcej informacji. Będziecie na bieżąco z tym, co u mnie się po prostu dzieje. Tak, weźmy sobie te jeszcze. Co, gdzie, kiedy, jak i dlaczego. A tymczasem już raz. Dzięki za uwagę. Cześć, papa, na razie.